Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer, a w dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie o czymś, co zamknięte zostało w tym garażu. Film, gdzieś tam Wam link tu podrzucę, jaki był, bo odezwał się do mnie producent tej żywicy i chcę sam wiedzieć, co się z nią wydarzyło. Mimo, że nie była na słońcu, zobaczymy. Szkło jest trudnym materiałem, więc zapraszam na odcinek. Teraz zobaczcie, to są te dwa panele, które naprawiałem. Ten, który wyszedł prawie idealnie z tą matową dziurką, czyli z tym zagłębieniem. I drugi panel, który był w niższej temperaturze robiony. No i od razu tak jakoś dziwnie matowił. Co chcę sprawdzić? Jak się to trzyma tego panela po tym czasie? Czyli test numer jeden. Nożyk do tapet i sprawdzam, jak się trzyma szyby. Jak widać, barwa tego jest taka trochę pożółkła. Pamiętajcie, te panele nie były na słońcu. Chodzi mi o to, że szyba mimo odtłuszczenia, jak pamiętacie na nagraniu, odtłuszczona była szyba. W sposób, że będzie przebicie. Tutaj najpierw dokonuję czyszczenia tego panelu, odtłuszczania, a pomysłem na zabezpieczenie jest zalanie panela żywicą. Na początku chciałem klejem UV, niestety okazało się, że koszt tego jest bardzo duży, nieopłacalny. Natomiast żywicą mówię, a spróbuję, zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Pół kilograma żywicy kosztowało 50 zł około, dostępne one są na Allegro, żywica Clear się nazywa. Tutaj akurat jest w konfiguracji, że trzeba mieszać 2:1. W każdym razie najważniejsze jest odtłuszczenie, żeby miało się co złapać. Jeżeli bym używał kleju UV, to może by wystarczyło zalanie tylko samych tych połączeń, tych pęknięć. To nie trzyma się ta żywica szyby. Ale nawet jeśli się nie trzyma, tak, można spokojnie ją poderwać. O. Nawet jeśli się nie trzyma, to jestem ciekaw, czy wpłynęło w te pęknięcia i tam się trzyma. Niestety nie mam jak tego w sumie sprawdzić. Musiał zalać wodą i ewentualnie szukać przebicia. A tu może być ciężko. Nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać, ale we wszystkich tych miejscach, w których panel jest popękany, są uwidocznione takie kreski. Czyli prawdopodobnie, niestety, tutaj ta żywica też nie wpłynęła i nie zabezpiecza tego panela. Pod wpływem słońca widać, że ta żywica robi się elastyczna. No dobra, to zobaczymy teraz drugi panel.
bo tutaj żywica się nie trzyma i jest taka pożółkła, ale to jest ta, która właśnie była w trochę niższej temperaturze w sumie niż powinna. No zimno było po prostu. Na tym natomiast panelu widać, że ta żywica jest na pewno clear i tutaj nie można jej zupełnie nic zarzucić, ale tak patrzę, że tutaj są już pęcherzyki powietrza. Zaraz wam zrobię zbliżenie, czyli widać, o, widzicie? Nie chodzi o ten, nie chodzi o ten placek, bo to jest zmatowienie, ale chodzi tutaj o tą sytuację. Że tu, o właśnie. Powiem wam tak, tu się trzymało zdecydowanie mocniej, ale jednak do szyby nie znajdziemy chyba idealnego środka do klejenia za jakieś rozsądne pieniądze. Żywica jest minimalnie matowa. Powiem wam tak, tu w samym narożniku trzymało to się bardzo dobrze i widać, że wpłynęło w te pęknięcia, bo tutaj no, nawet oderwałem z kawałkami szyby to. Tak to wygląda. Słuchajcie, w związku z tym, że producent żywicy poprosił mnie, żeby zostawić to na słońcu, no to zostawię te panele na słońcu, chociaż już efekt niestety przyklejenia do szyby jest, można powiedzieć, zerowy, no ale taka jest szyba. To jest szyba, do której ma nie przywierać brud, pamiętajcie, to nie jest tak, że żywica do niczego, nie, to nie wcale tak musi być. To ta szyba swoją powierzchnią ma nie przywierać brudu, ma to wszystko spływać, więc będziemy testować, czy bardziej zżółknie, co się jeszcze z tym wydarzy. No więc niech one sobie tak tutaj postoją i za jakiś czas dam wam znać, czy ta żywica jeszcze bardziej zmieniła kolor, czy stała się mniej przezroczysta, bardziej odpadająca.